One Man Show. Witam w One Man Show, czyli w teatrze jednego aktora. Jestem akurat w miejscu nietypowym. Sklep Kibica. Sklep Kibica, no tej drużyny najpoważniejszej w Polsce, by nie powiedzieć jedynej. Tutaj na moim tle to chyba mniej więcej widać, o co chodzi. Natomiast tam witamy w piekle i płonie cała trybuna. Naprawdę fajny widok. I tak, muszę powiedzieć, ja jako wychowane dziecko tutaj, przy Łazienkowskiej, od tam 6-7 lat miałem, to no, w życiu bym nie pomyślał, że tak będzie. Jeden model koszulek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty. Szalików 50 różnych. W moich czasach szaliki to robiła moja siostra na drutach normalnie. Brała motki wełny i tak dziergała, ale wszyscy wiedzieli, że trzeba zrobić, bo inaczej będę ten obrażony przez miesiąc, nie będę chciał jeść obiadu albo śniadania. No więc ten, więc to jest piękna sprawa, sklep dla ludzi po prostu. To zakładają to, co chcą. Z tego, co widzimy, to wolą kolor biały. Tu jakoś nie ma zielonych, ja w ogóle nie lubię zielonych koszulek meczowych, uważam, że to jakieś nieporozumienie kompletne. I tak. Czerwone. Kiedyś czerwone jeszcze gorsze, absolutnie. Nie pomagało, że Adidas. Ale ja to musi mieć białe barwy i czarne spodenki. I najlepiej, jeżeli to jest wszystko Adidasa, bo to się kojarzy nawet już z latami 60., kiedy to był wyróżnik. Najlepsze drużyny w Europie to brały najlepszy sprzęt. Adidas pierwszy robił prawdziwe, porządne futbolowe buty. Wszystkie inne jakieś tam fabosy czy nie fabosy, to przy to się nie ważyło po 2 kilo, się nie nadawało do grania w piłkę. Więc co ja mogę powiedzieć o tym sklepie i o kibicowaniu, że mam takie nieodparte wrażenie, że tu jest taki własny świat hermetyczny tej trybuny. Proszą mnie koleżanki przeróżne, żeby je zabrać chociaż raz na Legię, żeby one chciałyby być na Żylecie. Ja mówię, po pierwsze, się nie nadajesz dzieciaku, bo tam trzeba skakać, tam trzeba śpiewać, ale ja znam piosenki, bo w internecie tam sobie tego, ściągawkę tego, tamtego. Nie znasz, bo to się tworzy spontanicznie wszystko tego i trzeba podskakiwać, kto nie skacze, to jest policji, wiadomo. Zresztą u mnie na wsi jeden taki policjant przypucował się, mówi, wiesz, ja w weekendy to jako spotter robię i chodzę na Legię, zakładam koszulkę, udaję kibica i tak filuję tylko, co się dzieje, nie? Gdzie kto tam coś, jakieś przestępstwo popełni, to ja już od razu go na oku, żeby go zwinąć, ale nie na trybunie, tylko jak będzie do domu jechał autobusem, czy już jak wysiądzie. I mówi tylko, Jezu, raz byłem w strachu, zapomniałem skakać, a oni tak na mnie już patrzą, już tam wszedł do mnie rusza, żeby mnie sklepać. A ja przecież w kieszeni szmatę mam, nie? Jaką szmatę? Ja nie wiem, o co chodzi. No odznakę policyjną, to zaraz by mnie tam rozpracowali, to ja bym stąd nie wyszedł. Ja mówię, no przyszedłeś kapować, twoje ryzyko, to już nie ma przebacz. Co do kibicowania, to powiem tylko jedno, że będę to powtarzał do znudzenia. Kiedyś prowadziłem wycieczkę kibiców Legii Warszawa, było nas ze 100. Ja jako dowódca, bo byłem żołnierzem Legii, na Ukrainę, na mecz pucharowy, który zresztą żeśmy wygrali i cały szlak nasz był znaczony dekorowaniem Lenina w barwy biało-czerwono-zielone. A jeszcze taki był Bernard kibiców z tamtych czasów, Sitek, Rowen, to byli tacy główni. To Sitek cały czas myślał, gdzie co podpalić, gdzie tam najlepiej by wrzucić zapałkę, żeby to z dymem puścić, najlepiej cały ten Związek Radziecki, bo to jeszcze był Związek Radziecki, a najlepiej pociąg, żeby się wykoleił. No po prostu pomysłów tam było takie mnóstwo, że jak żeśmy wrócili, to już wszyscy z taką ulgą, że udało się, bez strat. Ale ja już awansu żadnego już nie dostałem w wojsku, w Legii wtedy już tego. I tak się bałem, że mnie do Orzysza wyślą za to, że nie pilnowałem. Nie dało rady upilnować nikogo. No i pamiętam drugą taką kibicowską, mocną sytuację. 1982 rok, wiosna, stan wojenny, dopiero co wprowadzony. Czyli no taka zbrodnia przeciw narodowi. Nie ma się co czarować. Zakaz demonstracji, w ogóle zamknięte szkoły, uniwersytety, gazety, wszystko pozamykane. Proszę śmiało kupować, tu interes się kręci. Ten młodzi już następni, tu przychodzą następni legioniści. Ten. Ja tylko bym pytał, czy są z Gliwic, no do tego, bo to Gliwice zazdroszczą Legii teraz trochę, ale widzę, że nie, że to Warszawiacy.
Wprawdzie w pierwszym pokoleniu, tak, z Warszawy, ale nie z samej. Ten, ale tacy warszawiacy też wzbogacają kulturę. Najładniejsze warszawianki to przyjezdne przecież, nie? No, łodzianki są bardzo ładne, ale do widzenia. Cześć, chłopaki. Ten. Ja to do każdego tak mówię. To z sympatii, a nie z braku kultury. Więc do starszej pani bym nie powiedział chłopaki, nie? Tylko powiedziałbym babka, weź ty się ogarnij, nie? Więc ten drugi mecz, stan wojenny parę miesięcy. Trenerem był Kazio Górski. Nawet ten stan wojenny chwalił, bo mówił, godzina milicyjna, wódka na kartki, chłopaki się nie dokoncentrują. O 18 meczów z rzędu bez porażki, bo z powodu wódki na kartki w pół litra na miesiąc, to tam drużyna wreszcie była trzeźwa, najbardziej trzeźwa w dziejach Legii w ogóle wtedy. No i ćwierćfinał Pucharu Zdobywców Pucharów, mecz z Dynamo Tbilisi. Wszyscy byliśmy w strachu, że na pewno komuna nie pozwoli wejść ludziom na mecz, no bo jest zakaz zgromadzeń. W ogóle tam, gdzie jacyś ludzie, to zaraz ten wojsko, karabiny, gdzie nie gdzie, no przecież znamy historię kopalni Wujek, to po prostu strzelanie do ludzi, jak do zwierząt, jak do jakichś, nie wiem, bandytów, morderców, no, a to ludzie broniący swoich miejsc pracy, przekonań, jakichś wartości i ten. A to nagle komuna zgodziła się, no ten. No i ja idę na ten stadion, oczywiście na żyletę, bo ja siedziałem zawsze na żylecie i ten. Jako dzieciak to mnie tam zawsze przegarnęli, ja się bałem, że mnie zadepczą w ogóle. Komplety były tak jak teraz. No i taka sytuacja, że wchodzimy tacy zadowoleni, że będzie można podemonstrować. Zwłaszcza, że graliśmy z drużyną ze Związku Radzieckiego, czyli Dynamem Tbilisi. No i ten, wchodzimy na stadion, a tam psów w tej psiarni, jak to się mówi, wtedy to ZOMO się nazywało po prostu tyle samo co kibiców. Każdy sektor otoczony tak w prostokącie przez policję z pałami i z bronią. I jeszcze tak po przekątnej żyleta, także oni jeszcze siedzieli tak po przekątnej, żeby wyłapać, spacyfikować wszystkich protestujących. No i tak w strachu każdy jeden patrzy na drugiego, cisza. Tak jak zawsze na Legii było głośno, to wtedy cisza. W ogóle nikt się nie odzywa, nawet każdy się tak boi trochę odezwać, bo oni patrzą zza tych masek, to nie wiadomo, gdzie taki milicjant wtedy, zomowiec patrzy. I oni sobie I taka cisza i mnie się tak trochę zrobiło głupio, że my nie demonstrujemy i nie pokazujemy naszego sprzeciwu przeciwko stanowi wojennemu. No i nagle wybiega na boisko drużyna Dynama Tbilisi. Wybiega na boisko drużyna Dynama Tbilisi i tak jakby na jedno hasło z góry przeciągły gwizd. I ten gwizd tak trwał gdzieś do 15 minuty. Więc no i potem swojak, no jak to w Legii, no i się tego odpadło, ale w każdym razie nie pamiętam tak wygwizdanej ekipy ruskiej, jak wtedy właśnie przez kibiców Legii. Też mówiono, że to są idioci, debile, tak jak niedawno, zresztą można czytać w różnych mediach, że tam coś źle zrobili albo coś źle napisali. Ja tylko pamiętam, że to kibice Legii byli przeciwko Związkowi Radzieckiemu, nikt inny, żadni intelektualiści na uniwersytecie wtedy się nie zbierali i nie opadali, że są przeciwni hegemonii Związku Radzieckiego, przeciwni Kostanowi wojennemu, nie. Sprzeciwiali się młodzi chłopcy z Łazienkowskiej 3. Tyle na ten temat. One Man Show, jak zwykle zapraszam, a dzisiaj wyjątkowo sklep kibica Legii Warszawa. Szaliczek, proszę bardzo, żyleta. Ta żyleta to wiadomo, bo była kiedyś reklama Paul Silver nad tą trybuną, gdzie siedzieli kibice. No i tak się przyjęło, żyleta. To było w czasach, kiedy ludzie, jako dziecko byłem zdziwiony, kiedy ludzie siedzieli na słupach oświetleniowych, bo były słupy oświetleniowe i na tych reklamach na górze, na tych poręczach zawsze byłem w strachu, że ktoś spadnie. Nigdy nikt nie spadł. Chyba, że chciał zeskoczyć tak z fasonem, z telematkiem. Więc One Man Show, taki nietypowy, ale mam nadzieję też na poziomie drużyny mistrza polskiej.